No witam wszystkich użytników. Chciałem was się zapytać, jaki chcecie może poradnik? Czy chcecie o czymś się dowiedzieć? Czy mam pokazać coś, jakąś grę? Czy co? No chodzi o to po prostu... W jakim sensie powiedzieć? W takim sensie, że chcę wam pomóc w czymś. Nie wiem, doradzić wam, pomóc wam, podpowiedzieć wam. Po prostu chciałem wam pomóc. Chciałem po prostu wyrazić swoje zdanie, swoje, nie wiem, opinie na czymś. Nie wiem, co chcecie, to wam przedstawię to, co chcecie. Co na przykład chcecie, wszystko jak chcecie. I to jest wszystko z mojej strony na ten temat. No, witam się z nim, tak? Ogólnie, jak to zacząć taki tłumaczyć? Byście chcieli, żebym wrócił na kanał, tak? Jest jakiś sens, żebym powrócił na kanał? Widzowie? Powiedzcie sami. Co z tego, że wrócę na kanał, jak wy będziecie o nas gadali na bzdury? Powiedzcie sami. Bo ja tego nie wiem. Tu byście chcieli, żebyśmy wrócili na kanał, ale z drugiego punktu widzenia marudzicie, że po co mamy wracać. Tak mówię. Jednym moim warunkiem, żebyśmy powrócili na kanał, żebyście nas szanowali, nas i pomagali. No, tak się żywicie, że nie macie z nami kontaktu, tak? Że nie będę zakorzystał. A po co nic mnie już w dupę? Za panowanie. Mam święty spokój z wami. Kutu na temat. Ze mną nie ma zabawy, jak się mówi. Widzowie. Nie zakładam. Ogólnie nie zakładam fanbacza. Po co ci mnie w dupę? Ja chociaż mam święty spokój i mam odpoczynek. Kutra temat. Ci co panują, gdzie się palą. W dupę. Kurka na temat. Nie ma siły gadania na temat. Zjeprz i kurka na temat. Po co się bujać? Kurka na temat. Nie zagadam, możecie mnie spokojnie. 4-4, jak się mówi. Ja mam swoje życie. A nie wyzywać nas o to jakichś tam słów, które w ogóle nie znacie przekazów. Coś takiego. Taki jest warunek mój i Kobry, że po prostu jak nie zmienicie zdanie o nas, to nie wracamy w ogóle na kanał. Trudno widzą, no, takie jest życie. Ważne, że z rodziną już robimy kanał, na kanale filmiku widzowie. Dlatego zastanówcie się, czy jest warto nas wyzywać o tym różnych słów, czy lepiej szanować nas, wspierać i pomagać. To jest mój taki warunek, żeby powrócić na kanał. Nie będziecie się do tego odnosić. No, witam system Tajny 2016.
Wczoraj sobie kupię buty. Pokażę wam. Puma. Puma. Kupiłem sobie wczoraj. Bo akurat stać mi na to jest, żeby sobie kupić firmowe buty. Wolicie ulicy siedzieć na garnuszku, niż kupić sobie jakieś rzeczy, buty, czy odzież, czy coś. Tak jak my. Się praca to się ma ogólnie. Może wy, gimówcy, zaczniecie pracować. To będziecie mieli swoje, a nie. Będziecie żebrać o pieniążki, żeby sobie kupić buciki lub ubranie. Gimbusy. Tak ja. Kupiłem sobie buty Puma 150 zł. Warte jest świeczki czerwone, bo mi się podoba. Jest z wykończonym białym, lekkim żółty, ale tu jest napis Puma. Mamy pełną lodówkę pieniędzy i nie mamy z czego żyć. A wy, gimbusy, musicie czekać, kiedy rodzice wam kieszonkowe dadzą, żeby chociaż sobie kupić jakieś ubranie, czapkę, czy inne rzeczy. No i tam. Czy nie znacie Onyxa? Ani Medy Tom Glon? Czy on śpiewał z Peją Guhanor? Taki niski. Myślałem, że znacie. A w ogóle znacie trzeci wymiar może? Śliwa, Kobra, Butcher, Gandzior. Co tam jeszcze? Grubson na przykład. Myślałem, że siedzicie w rapie. Myślałem, że chociaż wchodzicie, jak jesteście fanem Peji. Rapu, bardzo. Myślałem, że znacie chociaż tą stronę. Witam wszystkich. Mam takie do was pytanie. Albo pytanie, albo zagadka. To jest od was zależności. Jak wy będziecie to rozumieć? Czym się różni hydraulika siłowa, a hydraulika sanitarna? To jest taki dla was taka zagadka, puszczam wam, żebyście tak pomyśleli. Czym się różni właśnie siłowa hydraulika, a sanitarna? Może nie każdy o tym wie. Może, nie wiem, słyszał dwie nazwy, czym się to różni. Jak nie wierzę, nie, sorry, jak nie wiecie, to szukajcie w internecie. Tam jest wszystko opisane w internecie. Piszcie sobie w Google hydraulika siłowa, a sanitarna. Bo tam wam wyświetli informacje tego wszystkiego. Mogę wam trochę podpowiedzieć, że siłowa to jest związane z siłą. To już mogę wam trochę podpowiedzieć. A co dalej, musicie sobie zobaczyć, czy faktycznie dobrze mówię, czy źle. Nieważne. Cieplutko dzisiaj jest, perfekto. Prawdziwa wiosna przyszła wreszcie do nas, widzę. I dzisiaj tak ładna, co? Pogoda w ogóle. No, witam, witam. Ogólnie czytam wasze komentarze.
sprawy, czy mam wrócić, czy nie. Są takie mieszane uczucia. Tego typu zadałem wam pytanie. Co mi się wydaje, że powracamy na kanał. Trudno. Jak mówiłem o tym, że po prostu możemy wrócić, ale pod jednym warunkiem, że będziecie robić bekę z nas. No ale nie chcecie słuchać nas. No trudno, takie jest życie. No. Jak macie jakieś pytanie do mnie, ja wam odpowiem na wszystkie pytania. Tylko proszę, nie piszcie jakichś głupich komentarzy. Tylko normalne, które będzie się dało czytać i na to odpowiedzieć. Pozdrawiam was i dzięki, że macie do mnie szacunek.